Kontynuujemy dalej serię zwaną Szkoła Chrystusa. Przechodzimy do lekcji numer 4, Dom Boży. Przeczytamy ponownie Ezechiela 40, 2 do 4. W widzeniach Bożych przeniósł mnie do ziemi izraelskiej i postawił mnie na bardzo wysokiej górze, a na niej naprzeciwko mnie było coś, jakby zbudowane miasto. Przeniósł mnie tam, a oto był tam mąż, który wyglądał tak, jakby był ze spiżu. Miał on w ręku lniany sznur i pręt mierniczy, a stał w bramie. Mąż ten przemówił do mnie: Synu człowieczy, patrz twoimi oczami i słuchaj twoimi uszami. Zwróć uwagę na wszystko, co ci pokażę, gdyż sprowadzono cię tutaj, aby ci to pokazać. Zwiastuj domowi izraelskiemu wszystko, co widzisz. A teraz przejdźcie ze mną do Ezechiela 43, 10 i 11. A ty, synu człowieczy, opisz domowi izraelskiemu świątynię, jej wygląd i jej plan, aby się wstydzili swoich przewinień. A gdy będą się wstydzić wszystkiego, co uczynili, narysuj świątynię, jej urządzenie, jej wyjścia i wejścia, cały jej plan, obwieść im wszystkie przepisy o niej i wszystkie jej ustawy i wypisz to przed ich oczami, aby przestrzegali wszystkich jej ustaw i wszystkich o niej przepisów. W tych wizjach Ezechiel został przeniesiony do ziemi izraelskiej i pokazano mu świątynię. Wy to wiecie i ja to wiem, że wówczas świątynia była już zniszczona od 15 lat. A więc co on rzeczywiście widział, to był kościół, czyli ciało. Kiedy widzisz prawdziwy kościół, widzisz Chrystusa. W Szkole Chrystusa tematem naszych rozważań jest Chrystus. W tej lekcji zwrócimy najpierw uwagę na znaczenie Bożego odnowienia. Kiedykolwiek zachodzi odstępstwo od Bożych myśli, kiedy jest brak świeżego objawienia Boga, kiedy duchowość, Boża moc i chwała odejdzie, Bożą reakcją na taki stan jest ponowne objawienie nam swojego Syna. W Ewangelii Jana Bóg ponownie przywraca w pełni swoje myśli swojemu ludowi. Chrystus jest pełnią myśli Bożych dla nas. Bożym zamiarem od wieczności jest to, by Jego myśli były urzeczywistnione w Jego Synu. Ta wielka, odwieczna Boża myśl jest obecna wśród ludzi w osobie Jezusa Chrystusa. Mamy tu Betel, Dom Boży. Gdziekolwiek w Biblii zobaczycie wyrażenie Dom Boży, tam zobaczycie obraz Kościoła. A gdziekolwiek macie Kościół, macie też Chrystusa. Czy jest to przybytek na pustyni, czy świątynia Salomona? Czy też w bardziej duchowych słowach w Nowym Testamencie nazywa się to Kościołem? Nie jest to coś innego niż Chrystus. To jest Chrystus. Pan Jezus, będąc domem Bożym, spełnia każdą funkcję ustanowioną w tych pozostałych domach wymienionych w Piśmie. Bóg jest w Chrystusie. W żadnej innej osobie nie mieszka On w takim sensie, jak mieszka w Chrystusie. Obecność Boga w Chrystusie jest unikalna i w Nim jedynie jest miejsce najświętsze. Ostateczny autorytet głosu Bożego jest w Chrystusie i jedynie w Chrystusie. Więc zmierzamy do tej myśli, dom zbiorowy. Co to jest dom Boży w sensie kolektywnym lub wspólnym? W Nowym Testamencie oznacza to wszystko, co obejmuje pojęcie w Chrystusie. Termin w Chrystusie w takiej czy innej formie pojawia się ponad 100 razy w Nowym Testamencie. Biblia, księga o największych nakładach na świecie, mówi, że gdyby wszystko, co należałoby powiedzieć o Chrystusie, było spisane w księgach, to cały świat nie pomieściłby tych ksiąg.
Z tego mnóstwa informacji Bóg dał nam jedną księgę, którą możemy zawsze mieć przy sobie. Jeżeli więc jakieś wyrażenie pojawia się tyle razy w tej księdze, oznacza to, że jest bardzo niezmiernie ważne. Być w Chrystusie znaczy być w domu Bożym. Nie być w Chrystusie to być poza domem Bożym i to bez względu, do jakiego kościoła należysz. Być w Chrystusie oznacza całkowite wyłączenie ze wszystkiego, co nie jest w Chrystusie. Różnica pomiędzy Tobą i Chrystusem jest tak bezwzględna i tak ostateczna, jak szerokość dzieląca życie i śmierć. By znaleźć się w Chrystusie, w tym domu, musisz przejść przez drogę ołtarza. Ołtarz zawsze mówi o śmierci. W Starym Testamencie można było czuć zapach ołtarza dużo wcześniej, niż można go było zobaczyć, gdyż było to miejsce śmierci. Teraz baranek Boży i ołtarz stoi na naszej drodze do przybytku i mówi o Jego śmierci za nas. Jesteśmy utożsamieni z Chrystusem najpierw w Jego śmierci. Jego śmierć jest naszą śmiercią. Ołtarz na to wskazuje. Krew na tym ołtarzu jest Jego, nie nasza. To nie nasze naprawione życie, nie nasze ulepszone życie, w ogóle nie nasze życie, ale jest to życie Chrystusowe. To, co szczególnie mamy na myśli, by być w Chrystusie i przez to być w domu Bożym, to to, że dom Boży jest Chrystusem. I kiedy mówimy o domu Bożym, to jest to zbiorowe ciało, którego jesteśmy częścią i tylko dlatego, ponieważ jesteśmy w Chrystusie. Paweł, pisząc do Koryntian, mówi, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało. Tak i Chrystus. To staje się przy narodzeniu na nowo. Duch Święty czyni cud i umieszcza nas w Chrystusie. Więc ci, którzy są w Chrystusie, są w domu Bożym. Oni są nie tylko w domu Bożym, ale oni się stają domem Bożym poprzez swoją jedność z Nim. Zwierzchnictwo Chrystusa oznacza dany Mu autorytet Boży do rządzenia, władania. Od ołtarza przechodzimy do chrztu. To może była jedna z najbardziej niezrozumiałych doktryn w Biblii. Pierwszym krokiem do tego domu jest ołtarz, śmierć. I do tego chrzest właśnie ma służyć. W chrzcie, jak mówi Paweł, jesteśmy pogrzebani z Nim. Kiedy jesteśmy zanurzeni pod wodę, jest to symbol pójścia do grobu z Chrystusem. Jesteśmy z Nim pogrzebani. W śmierci Chrystusa Bóg spowodował koniec naszego cielesnego życia. Stary Adam ma pozostać w grobie. My nie musimy umierać. Bóg mówi, że już umarliśmy. To, co musimy zrobić, to zaakceptować naszą śmierć. Paweł, pisząc do Galacjan, mówi, my, którzy należymy do Chrystusa, Jezusa, ukrzyżowaliśmy ciała swoje wraz z namiętnościami i rządzami. Widzicie, to jest czas przeszły. To jest właśnie znaczenie słów Pawła, by być martwymi dla grzechu. Rzymian 6:11. Tak więc chrzest jest ołtarzem, gdzie Bóg uważa nas za umarłych w Chrystusie. Z tego powodu chrzest był wykonywany natychmiast po tym, kiedy człowiek przyszedł do Chrystusa. Z tego właśnie powodu. Nie było to rok później, by przekonać się, czy ten ktoś wytrwa, czy nie. Prawdopodobnie nie wytrwają ci ludzie, jeżeli tego nie dokonamy z wiarą zaraz na początku. W Biblii chrzest następował zaraz po pokucie. Kiedy strażnik więzienny w Filipii dostąpił zbawienia, Paweł ochrzcił go tej samej nocy. Kiedy domownicy Korneliusza poznali Chrystusa i zostali napełnieni Duchem Świętym, Piotr powiedział,
Czy może ktoś odmówić wody, aby ich ochrzcić? Dzieje apostolskie 10:47. Kiedy Piotr i Jan przyszli do Samarii, gdzie już trwało przebudzenie, ci, którzy byli zbawieni, byli już ochrzczeni w wodzie. Chrzest jest ołtarzem, gdzie Bóg uważa nas za umarłych z Chrystusem. Sam Pan Jezus poszedł tym przykładem i został ochrzczony zaraz na początku swojej publicznej służby. To był pierwszy krok Pana, kiedy przekroczył linię z życia prywatnego do służby publicznej i potem otrzymał namaszczenie Ducha Świętego. Kiedy wyszedł z wody, Duch Boży zstąpił na niego w postaci gołębicy. Pod pomazaniem Ducha, od momentu chrztu, Jezus przestał już kierować się własnymi myślami i słuchał tylko Ojca. Przez całe życie od tej chwili, aż do Golgoty, kierowało Nim to namaszczenie. Słyszymy to z Jego ust wiele razy. Nie czynię nic od siebie, ale to, co widzę u Ojca, nie mówię nic prócz tego, co mówi mój Ojciec. W swoim chrzcie mówił, umieram dla moich osądów, mojej woli, mojego myślenia i odtąd żyję dla mojego Ojca. To właśnie oznacza chrzest. Jesteśmy umarli, a życiem, którym żyjemy, jest Chrystus. Jest tu jeszcze jedna rzecz, mianowicie nakładanie rąk. Kiedy pogodziliśmy się ze śmiercią i zostaliśmy pogrzebani z Nim, w chrzcie wtedy następuje zmartwychwstanie. My jesteśmy pogrzebani z Nim w Jego śmierci, a wzbudzeni w Jego zmartwychwstaniu. To wzbudzenie jest w Chrystusie. I z Bożego punktu widzenia jest to wzbudzenie nie tylko w Chrystusie, ale również pod panowaniem Chrystusa. Ostateczny i pełny autorytet Boga jest w Chrystusie. Tak więc Chrystus jest teraz naszym umysłem. Kiedy wierzący w czasach Nowego Testamentu robili pierwszy krok w chrzcie, ogłaszając swoją śmierć w Chrystusie, kiedy wychodzili z wody, jako członkowie ciała, inni wierzący, nie tylko apostołowie, wkładali ręce na ich głowy. A Duch Święty potwierdzał, że są teraz w domu, w Chrystusie. Namaszczenie, które było nad Chrystusem, Jego głową, teraz przeszło na nich, jako na tych w Chrystusie. Nie jako oddzielne namaszczenie, ale namaszczenie, które było w Chrystusie. To namaszczenie oznacza, że On, Chrystus, który był pod bezpośrednią władzą i prowadzeniem Boga, nie polegał na swoim własnym osądzie lub uczuciach. I to samo odnosi się do Kościoła. Wszystko musi być przełożone na Chrystusa. Oby Kościół rzeczywiście poznał tę prawdę, byśmy mogli jeszcze raz zrozumieć prawdziwe znaczenie krzyża Chrystusa. Z większości kościołów usunęliśmy mebel, który symbolizuje ołtarz. Wiem, że nie ma w tym niczego świętego i może nawet nie być dobrze zbudowany. Jednak ta stara ławka pokutujących, którą nazywaliśmy ołtarzem, ma nam przypominać za każdym razem, kiedy wchodzimy do domu modlitwy, że my musimy umierać, by On mógł żyć. Nasz umysł musi przyjść pod krzyż. Nasze uczucia i nasze drogi muszą codziennie być pod krzyżem. Bóg przygotowuje nas na coś. Jesteśmy przeznaczeni, by władać i królować z Chrystusem. W obecnym czasie musimy się uczyć, jak poddać się władzy Bożej. W 5 Mojżeszowej 8:1 czytamy: starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które Ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom i wzięli ją w posiadanie. Paweł, pisząc do Koryntian, mówi: a to wszystko na tamtych przyszło dla przykładu i jest napisane ku przestrodze dla nas, którzy znaleźliśmy się u kresu wieków. Wszystko zatem, co wydarzyło się w Starym Testamencie, było dla naszego przykładu.
byśmy wiedzieli, że to jest droga, którą Bóg prowadzi nas do pełni Jego celu. Kiedy wychodzimy z tego świata, z Egiptu, i idziemy do Chrystusa, w nowym narodzeniu, ciągle pozostaje w nas wiele Egiptu. Tak więc Bóg konfrontuje nas z tym, a odpowiedzią na to wszystko jest Chrystus. Odpowiedzią jest krzyż. Patrzymy na Boga, który testował podejście Izraela do Jego zaopatrzenia i do Jego obietnic. Co dla nas jest przykładem, jak będzie testował nas, Kościół. Jak patrzymy na ten przykład, widzimy, że Bóg będzie testował naszą postawę wobec Jego zaopatrzenia i obietnic. W 5 Mojżeszowej 8, 1 i 2 czytamy. Starannie spełniajcie wszystkie przykazania, które Ci dziś nadaję, abyście zachowali życie, rozmnożyli się, weszli do ziemi, którą poprzysiągł Pan waszym ojcom, i wzięli ją w posiadanie. Zachowaj też w pamięci całą drogę, którą Pan Bóg Twój prowadził Cię przez 40 lat po pustyni, aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. Oni się nie zgubili, gdy byli prowadzeni. A dlaczego? Aby Cię ukorzyć i doświadczyć, i aby poznać, co jest w Twoim sercu, czy będziesz przestrzegał Jego przykazań, czy nie. My, Kościół, przechodzimy próby przed przyjęciem dziedzictwa, które jest dziedzictwem panowania. Każdego dnia jesteśmy sprawdzani. Bóg będzie sprawdzał, testował każdą postawę. On sprawdzi naszą postawę co do Jego zaopatrzenia. Spójrzmy na 5 Mojżeszową 8, 3 do 5. Upokarzał Cię i morzył Cię głodem, ale też karmił Cię manną, której nie znałeś ani Ty, ani nie znali Twoi ojcowie, aby dać Ci poznać, iż człowiek nie samym chlebem żyje, lecz że człowiek żyć będzie wszystkim, co wychodzi z ust Pana. Twoja odzież nie zniszczała na Tobie, ani Twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Twój Bóg ćwiczy Ciebie. On chciał, byśmy tak jak oni, właściwie podchodzili do Bożego zaopatrzenia. Bóg był wierny. Twoja odzież nie zniszczała na tobie, ani twoja noga nie nabrzmiała przez te 40 lat. Poznaj tedy w swoim sercu, że jak człowiek ćwiczy swego syna, tak Pan Bóg Twój ćwiczy ciebie. Jeremiasz 17, 9 i 10 mówi: Podstępne jest serce bardziej niż wszystko inne i zepsute, któż może je poznać? Ja, Pan, zgłębiam serce, wystawiam na próbę nerki, aby oddać każdemu według jego postępowania, według owocu jego uczynków. Cieszę się, że Pan jest wobec mnie tak oddany, że nie pozwoli mi zginąć w takim stanie. On wie to, czego ja nie wiem. I On chce doprowadzić mnie do podobieństwa Chrystusa. By tego dokonać, poprowadzi mnie do miejsca, gdzie będę skonfrontowany z pustynią w moim własnym sercu. W 5 Mojżeszowej 8, 6 do 20 czytamy. Będziesz więc przestrzegał przykazań Pana, Boga Twego, chodząc Jego drogami i okazując Mu zbożną cześć. Gdyż Pan Bóg Twój wprowadza Cię do ziemi pięknej, do ziemi, gdzie bystre rzeki i źródła tryskają w dolinie i na górze, do ziemi pszenicy, jęczmienia, winnej latorośli, drzewa figowego i drzewa granatu, do ziemi drzewa oliwnego, oliwy i miodu, do ziemi, w której bez ograniczeń będziesz spożywał chleb i niczego Ci nie będzie brakować, do ziemi, której kamienie są z żelaza, i z której gór będziesz wydobywał miedź, gdzie będziesz jadł do syta i błogosławił Pana, Boga Twego, za tę piękną ziemię, którą Ci dał. Bacz, abyś nie zapomniał Pana, Boga Twego, zaniedbując Jego przykazania, prawa i ustawy, które Ci dziś nadaję,
A gdy się najesz dosyta, gdy pobudujesz sobie piękne domy, gdzie będziesz mieszkał, i gdy twoje bydło i trzody rozmnożą się, i gdy będziesz posiadał wiele srebra i złota, i wszystkiego będziesz miał wiele, serce twoje nie stało się wyniosłe, oraz abyś nie zapomniał Pana, Boga twego, który cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli, który cię prowadził przez tę wielką i straszną pustynię, gdzie były węże jadowite i skorpiony, przez bezwodne pustkowie, gdzie wydobył dla ciebie wodę z krzemiennej skały, który na pustyni karmił cię manną, której nie znali twoi ojcowie, aby cię upokorzyć i aby cię doświadczyć, lecz w przyszłości obrócić ci to ku dobremu, abyś nie mówił w swoim sercu: moja moc i siła mojej ręki zdobyła mi to bogactwo. Pamiętaj, że to Pan Bóg twój daje ci siłę do zdobywania bogactwa, aby potwierdzić swoje przymierze, które poprzysiągł twoim ojcom, jak się to dziś okazuje. Ale jeżeli zapomnisz Pana Boga twego i pójdziesz za innymi bogami, będziesz im służył i oddawał im pokłon, to oświadczam wam, że niechybnie zginiecie. Jak narody, które Pan wytraca przed wami, tak samo i wy zginiecie za to, że nie będziecie słuchać głosu Pana, Boga waszego. Bóg wyprowadził ich z Egiptu, by ich wprowadzić do ziemi obiecanej. To samo dotyczy Kościoła. On nas wyprowadził, by nas wprowadzić. On chce, byśmy weszli do odpocznienia, w które On zaopatruje. Mamy odłożyć nasze uczynki i przestać ufać sile ciała. Jedyna rzecz, jakiej Bóg pragnie, to by w naszym ciele był widoczny Chrystus. On nie ma w umyśle innego celu. On nie będzie ci dawał siły po to, byś mógł pokazywać swoje talenty lub uzdolnienia. Ludzie, którzy zgromadzają się, by pokazywać swoje uzdolnienia, odchodzą bez życia. Odchodzą z pożądliwościami ciała w całej pełni. Gdyby Pan wprowadził nas bezpośrednio do ziemi obfitości z takim samym nastawieniem, jakie mieliśmy opuszczając Egipt, zginęlibyśmy w naszej chciwości. Gdyby Bóg odpowiedział na wszystkie modlitwy, którymi modliliśmy się na pustyni i dał nam to, o co prosiliśmy już wtedy, kiedy byliśmy przygotowywani w naszym duchu, zrobilibyśmy to, co większość chrześcijan. Zbudowalibyśmy królestwo na pustyni, nie zwracając uwagi na uświęcenie. Narodziliśmy się na nowo, wyszliśmy z Egiptu. 6 miesięcy później jesteśmy dalej od Kanaanu, niż kiedy rozpoczęliśmy. Przychodzi diabeł i chce nas pouczać, mówiąc, że nie bylibyśmy w tym miejscu, gdybyśmy byli zbawieni. Odpowiedź na to brzmi: ten obok nas tu przyprowadził. Ciało zawsze krzyczy i chce mieć bezpieczeństwo. Boimy się ciszy, gdyż w ciszy konfrontujemy samych siebie. Chrześcijanie będą robić wszystko, byle tylko nie usiąść w ciszy, by uporać się z samym sobą. To jest szkoła uczniostwa, szkoła Chrystusa. Moc zmartwychwstania, władza Chrystusa, Jego namaszczenie powinny się stać dominującym czynnikiem w życiu wierzącego. Być w tym domu to być w Chrystusie. Niech Bóg uczyni to żywym w naszych sercach, w imieniu Jezusa.